naprawdę się robi na pompie, kiedy ona jeszcze jest sobie wetknięta. Ale spróbuję. Gdyby tutaj coś się stało, nie byłoby próżni w środku, to w tym momencie schodzi nam ten getter. Schodzi, a tu się takie biała, zostaje biała wódka taka tylko. A jak to jest z getterami pastylkowymi? Też się podgrzewamy, z tym, że one się nie rozpylają. Po prostu musimy podczas pompowania jeszcze, kiedy się pompuje, oczyszczamy je i aktywujemy za pomocą właśnie takiego generatora. No bo innego dostępu z temperaturą tak silną nie mamy.